Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na pierwszy dzień wyzwania jedno miejsce, rzecz dziennie. Miłego oglądania. I ja postanowiłam zacząć od łazienki i w pierwszej kolejności poszła szafka nad umywalką. Nie ma tragedii, bo tutaj generalnie nie jest jakoś tak bardzo zabałaganiona, ale trzeba te rzeczy już przejrzeć. Tutaj mam opakowania takie na krem. Bardzo nie lubię, jak krem jest właśnie w słoiczku i trzeba palcem nakładać. No nie wiem dlaczego, ale jest to dla mnie coś takie mierzące, że tak powiem. Zwłaszcza jak miałam dłuższe paznokcie, to no bardzo nie lubiłam tego robić. Na razie nie mam takich kremów, bo wszystkie mam w tubkach, więc te pojemniczki nie są mi potrzebne. Ale one na pewno się przydadzą. I tak jak widzieliście, zazwyczaj ja wyciągam z szafki wszystkie rzeczy i przecieram, ale w związku z tym, że to wyzwanie ma polegać na tym, żeby jednak to było w miarę szybko, a jeśli bym wyciągała i nagrywała przecieranie tych, wiecie, wszystkich pojemników pod innym kątem, to niestety, ale dużo czasu bym straciła na ustawianie kamery. Więc no stwierdziłam, że niech ta kamera będzie ustawiona właśnie w taki sposób, jak widzicie. I będę robiła to partiami. Jeśli macie jakieś takie bardzo duże zabrudzenia, no to wiadomo, że lepiej wyjąć wszystko i takie pojemniki sobie umyć pod kranem nawet. No ja nie mam takiej potrzeby, więc w zupełności mi wystarczyło przetarcie ściereczką z mikrofibry. Do kurzu używałam płynu, mieszanki, wody i mydła kastylijskiego. Troszkę rzeczy się tutaj pozbyłam, to, tak jak tutaj mogliście zobaczyć, jakieś pomadki, co tam jeszcze było? Aha, taka zakrętka ze spryskiwaczem z perfumki. I ostatnia półka, tutaj tak naprawdę to są takie codziennego użytku rzeczy, chociaż niektórych nigdy nie używałam, jak na przykład ściereczki do demakijażu, ale niech sobie już tam leży, bo wiem, widzę ją przynajmniej, jak będzie mi potrzebna, no to wykorzystam, bo jak ją gdzieś tam schowam dalej czy do innej szafki, to po prostu zapomnę o tym. Najmniej podoba mi się ta najwyższa szafka, ale tam są powiedzmy takie zapasy, na przykład olejki, z których robię sobie różne mieszanki. I żeby też nie zapomnieć o nich, nie... Zdarzyło mi się kiedyś, wiecie, kupić olejek, który okazał się, że gdzieś tam miałam w domu, więc już staram się unikać takich sytuacji. Nie wygląda to może najładniej, ale przynajmniej widzę i wiem, że to jest. Ja nie musiałam tych rzeczy domywać pod kranem. Jak widzicie, wszystko elegancko mi tutaj schodziło. I ta środkowa półka to są takie kosmetyki kolorowe, a ta na dole to, tak jak Wam wspomniałam, bardziej do takiego codziennego użytku. Ja nie maluję się na co dzień, więc no te rzeczy nie są mi aż tak potrzebne i dlatego też nie mam jakiejś takiej nie wiadomo jak dużej ilości tych kosmetyków kolorowych, bo nie ma sensu kupować. Jedynie pod kranem przemyłam tą szklaneczkę, w której były szczoteczki. No na to akurat warto zwracać dość często uwagę, bo tam szybko jednak na dnie tworzy się taki nieestetyczny osad. I to są rzeczy do pozbycia się. Tutaj nie jest zbyt dobrze widać, ale przy okazji przetarłam tą półeczkę, która jest taka na widoku. Ale ona jest dość często przecierana przy okazji nawet zwykłych porządków. I to była jeszcze kolejna rzecz do pozbycia się. Tam już było tak naprawdę puste opakowanie z mojego tonika. I teraz przechodzę do drzwiczek.
Tutaj tak naprawdę tylko chciałam to przetrzeć, nie było rzeczy do wyrzucenia. Tam, gdzie były jakieś takie plamki, które nie chciały zejść, to pomagałam sobie magiczną gąbką. Jak wiecie, ja ją uwielbiam, bo niesamowicie przyspiesza i ułatwia nam pracę. I przy okazji bardzo chciałam wszystkim podziękować za komentarze pod ostatnim filmikiem, gdzie wypowiadaliście się, w jakiej formie wolelibyście to wyzwanie. Troszkę chyba więcej osób było za codziennymi. Jeśli na przykład osoby, które wolały raz w tygodniu, no dajcie mi znać, bo tak sobie pomyślałam, że ewentualnie ja mogę tutaj wrzucać codziennie czy tam co drugi dzień, ale potem te filmiki i tak mogę tak jakby zedytować jako całość i wrzucić na przykład w poniedziałek jako jeden. No wiadomo, że to byłaby no taka powtórka z tych codziennych, więc dajcie mi znać, co o tym myślicie, a tak szafka prezentuje się po. Zajęło mi to niecałe 15 minut. Dziękuję za uwagę i do jutra. Trzymajcie się, pa, pa.